Dzień dobry, Natalia Barańska. Oglądają Państwo program Na Własne Oczy, przygotowany wspólnie przez reporterów miesięcznika i portalu Tarnów In oraz telewizji małopolskiej IMAW. Co tydzień w piątki zabierać Was będziemy wszędzie tam, gdzie działo się coś niezwykłego. Co dziś w programie? Kalkstein, Czarne Słońce. Czy tej sztuki w Tarnowie widzowie już nie zobaczą? Inwestycyjny niewypał. Parking za torami przy dworcu PKP świeci pustkami. Paryż dla dwojga. Niezwykła wystawa Tadeusza Koniarza już w lutym w Tarnowskim Centrum Kultury. Czy w Radłowie wybudują spa? Naukowcy potwierdzili. Są wody geotermalne i jest też inwestor. O tym w dalszej części programu, a zaczynamy od naszej współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Na antenę małopolskiej telewizji IMAW powraca program Patrol z tarnowską drogówką. Nasza kamera będzie wraz z policjantami przemierzać ulice w regionie i filmować wykroczenia kierowców. Będziemy prezentować ciekawostki, przyglądać się codziennej pracy drogówki, ale także tłumaczyć nie zawsze dobrze rozumiane przepisy ruchu drogowego. Tomasz Wereński. Patrol z tarnowską drogówką to program, w którym pokazujemy drogową rzeczywistość. Sprawdzimy, jak radzą sobie kierowcy w ruchu drogowym na ulicach regionu. Pokażemy także pracę drogówki. Będziemy wspólnie z policjantami przypominać o zasadach bezpiecznej jazdy. Podczas dzisiejszej służby, która, trzeba przyznać, była służbą bardzo spokojną, ujawniliśmy taki jeden rażący przypadek naruszenia przepisów ruchu drogowego. Tak jak Państwo tutaj widzicie na monitorze naszego policyjnego wideorejestratora, kierująca samochodem osobowym marki Toyota Corolla nie zastosowała się do wyświetleń sygnalizatora nadającego czerwony sygnał dla jej kierunku ruchu i przejechała skrzyżowanie Alei Jana Pawła II z ulicą Długą na czerwonym świetle. Tłumaczyła się koniecznością odwiedzin kogoś z rodziny w tarnowskim szpitalu. Dlatego nałożyliśmy najniższy, jaki mogliśmy, mandat karny za to wykroczenie, mianowicie 300 zł. Na jej konto wpłynie również 6 punktów karnych. Na pierwszy odcinek zapraszamy w poniedziałek. Paryż dla dwojga to tytuł wystawy tarnowskiego fotografa Tadeusza Koniarza, którą będzie można od 10 lutego oglądać w Tarnowskim Centrum Kultury. Autor pokaże także swoje zdjęcia wykonane w stolicy Francji podczas ubiegłorocznych zamachów terrorystycznych. Olga Zyguła. Bez pardonu i Paryż dla dwojga to tytuły dwóch wystaw, które Tadeusz Koniarz otworzył w Tarnowskim Centrum Kultury. Łączy je jedno, stolica Francji. A Tadeusz Koniarz, tarnowianin, był jedynym polskim fotoreporterem, który wówczas był w Paryżu. 10 lutego w Tarnowskim Centrum Kultury otwieram dwie wystawy. To będzie wystawa Bez pardonu i Paryż dla dwojga. Przede wszystkim Paryż dla dwojga jest pokazywany pierwszy raz. Wystawa Bez pardonu była już pokazywana w Warszawie. Obydwie te wystawy oczywiście są bardzo różne w odbiorze, ponieważ wystawa Bez pardonu dotyczy zamachów, które zdarzyły się 13 listopada i są to zdjęcia właśnie tylko związane z tamtymi sytuacjami, z tamtymi zamachami. Jest to wystawa raczej refleksyjna i obydwie wystawy łączy miasto, czyli Paryż. I dlatego zdecydowałem się pokazać też jakby dwa światy jakby. Paryż dla dwojga dotyczy głównie ludzi, którzy znaleźli się w Paryżu. Oni są w różnych konfiguracjach, są to przeważnie pary, ale są to też pary zakochanych, ale są też pary, które jakby skojarzyłem i wymyśliłem sam. Zapraszam na wystawę. Mam nadzieję, że będą wszyscy usatysfakcjonowani, widzowie i publiczność i myślę, że będzie fajnie, do tego będzie parę jeszcze takich niespodzianek. Budowa parkingu za dworcem kolejowym w Tarnowie razem z przebudową dróg i wykupem działek kosztowała około 17 milionów złotych. Tymczasem obiekt świeci pustkami. Dlaczego? O tym Tomasz Wereński. Hucznie otwarty Park and Ride obok tarnowskiego dworca to jedna z najciekawszych zrealizowanych inwestycji w Tarnowie w ubiegłym roku. Opłata za parking wynosi 5 zł za całą dobę. Problem w tym, że na dzień dzisiejszy nowoczesny parking nie cieszy się taką popularnością, jaką życzyliby sobie zarządzający obiektem. No nie jest tak, jak byśmy chcieli. Myśleliśmy, że to obłożenie będzie większe, ale no składa się na to kilka czynników. Głównym czynnikiem, że jest takie, a nie inne. Głównym czynnikiem to to, że jeszcze nie ukończona jest inwestycja kolejowa, która miała być ukończona właśnie w roku ubiegłym, czyli 2015. Ona się wydłuża. No to ogranicza jak gdyby dostępność pasażerów do kolei, a
dla nich głównie był budowany ten parking. Oczywiście jest jeszcze dla tych, którzy korzystają w środkach miejskich czy innego transportu zbiorowego, no ale no, na razie jest taka inna sytuacja. No proszę zauważyć też, że ten parking jest czynny dopiero no niewiele ponad miesiąc i przez ten okres było dużo świąt, prawda, Boże Narodzenie, Święto Czerkuli, ferie i tak dalej, więc ludzie też no mają urlopy, mają to, no, no i pogoda jest taka inna zima, że jak się zrobi troszeczkę cieplej i ludzie zaczną częściej wyjeżdżać, no żeby będą więcej korzystać z tego parkingu. Liczymy, że to obłożenie będzie takie, jakie żeśmy planowali, czyli w granicach 60-80%. Były dni, że było około 70-80 samochodów. Spadło teraz do tak gdzieś no 30-40, no zależy od dnia. No. Z tego, co tak jak jeździmy, tak patrzymy na ten wyświetlacz, to no, że te samochody rotują, no to jest tak około 30-40, no. No, to jest mało. Miejmy nadzieję, że niezbyt udany początek funkcjonowania nowego parkingu w Tarnowie to tylko przejściowe problemy. Informowaliśmy już o ambitnych planach utworzenia w naszym regionie Pojezierza Tarnowskiego. Jedną z głównych atrakcji ma być zalew w Radłowie, gdzie pojawią się nowe obiekty turystyczne. W tym hotel SPA. Tomasz Jamrozik. Jesteśmy nad zalewem w Radłowie, tak bardzo popularnym wśród mieszkańców Tarnowa. Jakieś 2300 metrów pod nami znajdują się złoża wód geotermalnych, które gmina zamierza wykorzystać w przyszłości do zbudowania tutaj obiektów turystycznych, w tym spa. Okazuje się, że te złoża są dosyć obfite i bogate i energia z nich czerpana będzie wykorzystywana nie tylko w samym Radłowie, ale także w okolicy w ramach projektu Pojezierze Tarnowskie. Nasza propozycja jest taka, my jako samorząd przygotowaliśmy koncepcję do Pojezierza Tarnowskiego, a dodatkowo w ramach Pojezierza w jednym miejscu chcemy stworzyć całe ośrodki lecznicze, spa, geotermia, baseny termalne, które pozwoliłyby w sposób bardziej nowoczesny, bardziej bezpieczny zagospodarować te zasoby naturalne, które mamy. Naszym zdaniem ten obszar rzeczywiście charakteryzuje się bardzo dobrymi warunkami hydrogeotermalnymi, które predysponowałyby ten obszar, żeby zagospodarować tutaj tą energię i jakość wód, i te wody również, biorąc pod uwagę jakość tych wód, do celów leczniczych, rekreacyjnych. Wykorzystanie cieplne, czyli do ogrzewania to, co ma geotermia szaflarem, bo ja tam byłem, jest część pokazywane to dzisiaj, zbiorniczek malutki, kociołek i mamy ogrzewanie budynku całe. Tam jest już 15-20% pod Zakopane jest ogrzewane już w ten sposób. Nie jest to oczywiście skala podhalańska czy skala Niżu Polskiego, gdzie mamy do czynienia z dziesiątkami megawatów czy setkami megawatów. Tutaj mamy do czynienia z kilkoma megawatami, ale może można to przetworzyć na naprawdę bardzo ciekawą propozycję inwestycyjną. Zakładając, że poziom około 100 milionów złotych mógłby wchodzić w grę jako całe przedsięwzięcie, no to po prostu gdyby takie środki były dostępne, to ja sądzę, że jest to kwestia no powiedzmy 4-5 lat realne, gdyby te środki były dostępne. Nie milkną echa po premierze sztuki Kalksztajn Czarne Słońce w Teatrze Solskiego w Tarnowie. Radni PiS twierdzą, że spektakl był zbyt wulgarny i domagają się odwołania dyrektora. Rafała Balewejdera nie zamierza jednak odwoływać prezydent Roman Ciepiela. Czy to możliwe, że tej sztuki w Tarnowie już widzowie nie zobaczą? Sprawdził to Tomasz Wereński. Spektakl Kalksztajn Czarne Słońce budzi emocje wśród radnych i widzów Tarnowskiego Teatru. Mówią, że przekroczone zostały granice dobrego smaku. Był wulgarny i oburzający, mówią radni PiS. Zniszczenie wszelkich wartości, zniszczenie po prostu pomieszanie. Ja tutaj nie chcę się ubierać w rolę krytyka, nie chodzi o to, mówię jako widz, jako radny. Sprofanowanie wartości. Język nie do przyjęcia. Ja się spotkałem z takim określeniem, że tam zdarzają się przekleństwa. No odwrotnie. Tam zdarzają się normalne słowa, natomiast to jest słowotok wulgaryzmów, ale to nie tylko, zostawmy te wulgaryzmy. Chodzi o to, że forma przekazu i sama postać też wzbudzała pewne kontrowersje. Zresztą pytaliśmy na tych spotkaniach naszych Komisji Kultury, no właśnie jaki jest sens przypominania postaci tego typu, prawda, co do których nie można powiedzieć ani jednego słowa, że to jest postać, na której można budować formę. I z tego tytułu postanowiliśmy no, nie przejść na tym obojętnie i takie stanowisko skierowaliśmy do pana prezydenta jako komisja
Komisja Kultury. Zresztą podobne stanowisko przyjęła Komisja Oświaty, odwołanie pana dyrektora. Po premierze spektaklu mówiło się o tym, że Kalkstein Czarne Słońce w tej wersji na deskach Solskiego już nie zostanie zaprezentowany. Te spekulacje skomentował dyrektor artystyczny w Tarnowskim Teatrze Jakub Porcari. Ja nie wiem, czy w tym spektaklu jest za dużo wulgaryzmów. Wiem, że ten spektakl opowiada historię mocną o polskim antybohaterze, który współpracował i z Gestapo, i z służbami bezpieczeństwa komunistycznymi. I to nie były łagodne historie, więc po prostu reżyserka i autorka zdecydowały się na to, żeby spektakl nie był łagodny. Więc uważam, że mocna historia została opowiedziana w mocnym stylu. Tak chyba powinno być. To byłaby cenzura, a nie produkcja. Podpisuje się reżyser pod spektakl, a nie dyrekcja. Dyrekcja coś zamawia. Przy okazji to było zamówienie na koprodukcję z krakowskim teatrem, więc to było jasne, że ten spektakl będzie miał styl bardziej ogólnopolski niż tarnowski. Spektakl oburzył radnych do tego stopnia, że skierowano wniosek do prezydenta miasta Romana Ciepieli o odwołanie z funkcji dyrektora teatru Rafała Balawejdera. Prezydent uznał, że nie widzi powodów, aby odwołać dyrektora. Powiedział, że on nie znajduje na razie podstaw do tego, żeby... No takie na razie ma stanowisko. No, ja mam nadzieję, że się jeszcze tym bardziej zainteresuje i wypracuje sobie... Być może wypracuje sobie inne stanowisko. No w ten sposób na razie się do tego odniósł. Ja to rozumiem. Natomiast no, co będzie dalej? No to do niego jakby należy rola. Nie sądzę, że po prostu to jest już jakby zamknięcie sprawy. Ja mam nadzieję, że to w jakiś sposób dyrekcję też zasygnalizuje, prawda, że jest opór społeczny, jest protest przeciwko takim przedstawieniom, przeciwko takim sztukom. Jakub Porcari zauważa także, że całe zamieszanie zareklamowało spektakl. Teraz właśnie się wydaje, że dzięki tego całego zamieszania będziemy mogli dodać w lutym, zresztą jest napisane na stronie internetowej, że dyrekcja sobie zostawia prawo do zmiany w repertuarze, no i być może tak będzie. Atmosfera wokół Tarnowskiego Teatru nadal jest gorąca. Na rozwój sytuacji będziemy zapewne musieli jednak poczekać. To tyle w dzisiejszym programie, a za tydzień znowu zabierzemy Was wszędzie tam, gdzie działo się coś niezwykłego. Natalia Barańska, zapraszam.